Sezon w czwartej lidze pędzi jak szalony. Zaczął się nieco ponad tydzień temu, a za nami już trzy serie gier. Zapraszamy do oglądania zestawu goli z ostatniej, trzeciej kolejki piłkarskiej czwartej ligi podkarpackiej. Naszą prezentację zaczynamy od meczu w Przemyślu, gdzie Polonia po wygranej u siebie z Koroną liczyła na kolejne 3 punkty w starciu z Beniaminkiem z Kamienia. Nic z tego. W 45 minucie dalekie podanie przed pole karne gospodarza otrzymał Kacper Piechniak. Mimo asysty trójki obrońców zdołał opanować piłkę i wyłożyć ją Krystianowi Majce, który z łatwością trafił nią do bramki. W drugiej połowie wynik meczu podwyższył precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego Piechniak i pierwsza wygrana Sokoła w tym sezonie stała się faktem. W kolejnym meczu Głogowia zmierzyła się z Legionem Pilzno. Dla tej pierwszej był to trzeci mecz przed własną publicznością. Gospodarze zaczęli mecz bardzo dobrze. W 19 minucie Kamil Woźniak wymienił podanie z Tomaszem Płonką, pewnie uderzył lewą nogą. Od 39 minuty Głogowia musiała radzić sobie w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę za faul taktyczny zobaczył Kamil Pilecki. Goście konsekwentnie napierali i w 73 minucie po tym, jak piłkę w kierunku bramki podawał Luigi Manco, do siatki wbił ją Marcin Tubek. Wisło-Gwiśniowa to jedyny zespół, który po trzech kolejkach ma komplet punktów. Podopieczni trenera Grzegorza Sitka wysoko, bo aż 4-0 rozbili młody zespół rezerw Resowi. Wynik już w 6 minucie otworzył Wiktor Majewski, przed polem karnym zakręcił obrońcami i strzałem z dystansu nie dał szans Albertowi Jolko. Gospodarze co kilkanaście minut punktowali rywala i tak w 21 minucie po akcji Jakuba Kroka uderzeniem z główki podwyższył Paweł Piątek, a w 40 minucie trzecią bramkę zdobył wspomniany Krok po podaniu w uliczkę od Majewskiego. Po przerwie Wisłok nieco spuścił z tonu, ale i tak zdołał strzelić gola. W doliczonym czasie wynik meczu, po minięciu obrońców i bramkarza, ustalił Jarosław Czernysz. Lechia Sędziszów gra nieźle, ale punktuje słabo. Zaczęła mecz z Iglopolem od kilku dogodnych sytuacji, ale zamiast tego do siatki trafił w 23 minucie Karol Wojtyło, który dość łatwo opanował piłkę w polu karnym i pewnie pokonał Łukasza Ćwiczaka. Gospodarze rzucili się do ataku, ale plan na odrobienie strat zawalił się w kilka minut. W 60 minucie w swoim polu karnym faulował Patryk Zygmunt, nie dość, że był karny, którego na gola zamienił Piotr Buda, to gracz Lechii zobaczył drugą w tym meczu żółtą kartkę. Jakby pecha było mało, to 4 minuty później koszmarny błąd popełnił doświadczony bramkarz Lechii, którego podanie do kolegi zespołu przeciął Wojtyło i po raz drugi w tym meczu zapisał się na liście strzelców. Cień nadziei gospodarzom w 78 minucie dał jeszcze gol z 16 metrów Pawła Jezuita, ale ten cień szybko zniknął, gdy kilka chwil później celnym strzałem głową popisał się Marcin Stefanik. Iglopol wygrał drugi mecz z rzędu i mocno podskoczył w tabeli. Na podobny scenariusz co Dębiczanie liczyła inna biało-niebieska ekipa Stal 2 Rzeszów. Do 80 minuty meczu w Łańcucie z tamtejszą imienniczką wszystko szło zgodnie z planem, szczególnie po tym jak w 51 minucie rzut karny za faul na Arsenie Chrosu wykorzystał Wiktor Guedes. Na nic zdały się tańce golkipera miejscowych na linii bramkowej. Łańcucianie atakowali, ale nie mogli skruszyć obrony gości. Dokonali tego dwaj gracze, którzy przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie uczyli się piłkarskiego rzemiosła. Najpierw strzałem z 15 metrów do siatki trafił Wojciech Rejman, a następnie głową zwycięską bramkę zdobył Konrad Buć. W obu przypadkach asystował im jeszcze inny były stalowiec Oskar Majda. W Lubaczowie doszło do starcia dwóch głównych faworytów ligi, Pogoni Sokół i Kosmosu Nowotaniec. Przed meczem do rąk lubaczowian trafił pamiątkowy puchar przekazany za awans do czwartej ligi przez prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysława Golbę. W meczu emocji było sporo, ale gol tylko jeden. W 36 minucie Krystian Basznianin podał do Pawła Hasa, ten z wodem zwiódł obrońcę i strzałem lewą nogą pokonał bramkarza Kosmosu. Bez punktu i bez gola pozostaje Korona Rzeszów, która w starciu z Sokołem Kolbuszowa zaczęła od groźnych akcji, ale strzelali tylko rywale. W 33 minucie Krzysztof Szymański otrzymał piłkę przed pole karne rywala, ograł łatwo obrońców i z 10 metrów pokonał Łukasza Świdra. Po przerwie worek z bramkami rozwiązał się na dobre. Najpierw w 49 minucie Kornel Kołacz długim podaniem uruchomił Adriana Nowaka, który dobrze wie jak wykorzystać sytuację sam na sam, nawet z obrońcą na plecach. 4 minuty później znów dogrywał Kołacz, tym razem z rożnego,
a głową piłkę do siatki skierował Arkadiusz Baran. Wynik meczu ustalił Nowak. Tym razem nie popisała się obrona Korony, gubiąc piłkę przed swoim polem karnym. Po pierwsze zwycięstwo sięgnął JKS Jarosław, który podejmował na swoim stadionie izolator Boguchwała. Zaczęło się jednak od gola gości. Nieporozumienie miejscowych wykorzystał Klaudiusz Kapusta, przeciął podanie rywali i pokonał bramkarza JKS-u. Dla gości były to tylko miłe, złego początki. Gospodarze wyrównali po przepięknym golu Oliwiera Pilcha, który zza pola karnego wywinął Rogala wprost w okienko bramki gości. Niemniej efektowny był gol Rafała Dusiło w 71 minucie. Jarosławianie ostrzeliwali bramkę izolatora, aż w końcu precyzyjnym uderzeniem z pierwszej piłki zza pola karnego popisał się wspomniany gracz. Gol na 3-1 to już rzut karny w wykonaniu Piotra Pindaka, po tym jak faulowany w 16 był Dusiło. Pindak strzelił w lewo, podczas gdy golkiper izolatora rzucił się w drugi róg. A na deser najbardziej wyczekiwane starcie Ekobol Stal Sanok Błękitni Robczyce, w którym padło aż 7 goli. Ten szalony mecz zaczął się od burzy, która opóźniła spotkanie aż o godzinę. Pierwszy do siatki trafił strzałem z pola karnego Szymon Płocica, który zdobywa bramki w każdej kolejce. Potem losy meczu się odwróciły. W 28 minucie Hubert Siepierski trafił w słupek, ale skuteczną dobitką popisał się Kacper Wywrót. Siepierski doczekał się gola w 56 minucie po akcji i podaniu z prawej strony od Michała Ogrodnika. W 65 minucie znów dośrodkowanie Ogrodnika, tym razem z rzutu rożnego, i głową do siatki trafia Szymon Piwowar. W 74 minucie Ogrodnik mógł sam wykończyć akcję, ale uznał, że lepszą pozycję ma Mateusz Bieniek i się nie pomylił. Kto by pomyślał, że w tym meczu będą jeszcze emocje? Tymczasem wprowadzony niedługo przed golem Bieńka Dawid Czerny najpierw wyłożył piłkę Maciejowi Maślanemu, a w doliczonym czasie zdobył gola kontaktowego po podaniu innego rezerwowego Miłosza Gierczaka. Gospodarze walczyli jeszcze z czasem, ale do wyrównania zwyczajnie go zabrakło. W tabeli na czele Wisła Gwiśniowa, a na przeciwległym biegunie rzeszowski duet Korona i Resowia 2, które zmierzą się ze sobą w najbliższą niedzielę.